Cześć, w tym filmie opowiem Ci czym jest Consent Mode i jak należy informować o plikach cookies na stronach internetowych z poszanowaniem prywatności użytkownika. Zapraszam do oglądania. Consent Mode to tryb uzyskiwania zgody na wykorzystanie plików cookies przez stronę internetową. Kiedyś na stronach nie trzeba było informować o niczym, później pojawiły się uproszczone informacje o stosowaniu cookies bez możliwości odmowy, to znaczy cookies odpalały się po prostu automatycznie. Natomiast aktualnie, poza standardową informacją o cookies, mamy do dyspozycji panele preferencji, w których użytkownik może wybrać, na jakie cookies się zgadza. Może też odrzucić wybrane lub wszystkie ciasteczka. W takiej sytuacji strona internetowa nie powinna zapisywać żadnych cookiesów w przeglądarce i następnie wykorzystywać ich np. do działań marketingowych. Na ekranie pokazuję teraz przykładowe okienka z cookies, które powinny być zgodne z consent mode. Warto jednak wiedzieć, że często tego typu wdrożenia nie są zrobione poprawnie. Okienko z preferencjami jest wtedy za ślepką, a mimo wszystko cookiesy i tak uruchamiają się w tle. Podczas gdy powinny się uruchamiać dopiero po wyrażeniu zgody. Warto zweryfikować ten niuans na swojej stronie internetowej z pomocą eksperta, który na przykład zajmuje się wdrażaniem tego typu rozwiązań. Jak pewnie sam zauważyłeś bądź zauważyłaś, przeglądając internet, większość dużych stron internetowych i coraz więcej mniejszych posiada wdrożone Consent Mode. Jednak czy jest to obowiązkowe, jeśli Twoja strona nie korzysta z żadnych plików cookies, nie musisz mieć tej informacji. Jeśli natomiast korzystasz np. Na z piksela Facebooka, ze statystyk Google Analytics czy z reklam Google Ads, musisz mieć wdrożone zbieranie danych z wykorzystaniem Consent Mode, ponieważ w przeciwnym razie grozi Ci np. blokada konta reklamowego. Jak wdrożyć Consent Mode na stronie internetowej? Ja zazwyczaj korzystam z dwóch narzędzi CookieS yes i CookieBot. Obydwa narzędzia mają plan darmowy dla małych stron i plany płatne uzależnione m.in. od ilości podstron czy ilości odwiedzin. Mam nadzieję, że wskazówki z tego filmu były dla Ciebie przydatne. Jeśli szukasz osoby, która wykona dla Ciebie stronę internetową lub sklep, albo wdroży omawiany tutaj consent mode, czy też pomoże w marketingu internetowym, sprawdź koniecznie moją ofertę na stronie www.arturkosiński.pl. Będzie mi miło, jak zostawisz kciuk w górę pod filmem i zasubskrybujesz mój kanał. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem.